Drzewa z klimatem to aplikacja, która na rynku wydaje mi się jest czymś nowym, dotychczas niedostępnym, dlatego że łączy przyrodę, a w szczególności drzewa, ale także łączy to, co interesuje ludzi, czyli turystyka, zabawa i dobry wypoczynek. Dlatego na tej aplikacji Drzewa z Klimatem znajdziecie Państwo nie tylko propozy propozycje klubu Gaja, czyli jak dojść, jak dojechać do drzew, które były finalistami programu Drzewo Roku w ramach programu Święto Drzewa. Ale także do drzew udostępnionym nam przez lasy państwowe, 190 drzew na 90-lecie lasów państwowych, a także do drzew, które udostępniła nam Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i są to tak zwane drzewa sobieskiego. Na aplikacji możecie Państwo znaleźć, jak do nich trafić, czyli GPS. I jakie atrakcje są wokół drzew? Także, i co jest bardzo interesujące w tej aplikacji, to że nie wszyscy znają się na drzewach, a tam jest atlas drzew, czyli możemy zobaczyć liść, możemy zobaczyć korę drzewa, dowiemy się, jak nie wiemy, jakie to jest drzewo. Także serdecznie zapraszam Państwa, bierzcie, ściągajcie aplikację, jest darmowa. Jest to dobra zabawa, a do tego wszystkiego jeszcze edukacja o naszych pięknych drzewach i lasach. Aplikacja drzewa z klimatem jest adresowana, mam nadzieję, do każdego, dlatego że ludzie lubią drzewa, ale myślę, że w szczególności do tych, którzy lubią podróżować, interesują się drzewami, znajdą tam interesujące informacje i też do miłośników, na przykład roweru. Dlatego, że można do większości z tych drzew dojechać, czyli jest ona turystyczna, ekologiczna, ale też edukacyjna. Nie ma to nic wspólnego z wiekiem, bo zauważyłem, że ściągają różni ludzie: ściągają leśnicy, przyrodnicy, ale tak jak powiedziałem, rowerzyści i ludzie, którzy lubią chodzić na, sp na spacery. Każdy.